Mundek, ile razy spotykamy się nad wodą? Zawsze pytam o nowości w spławikach, bo kto jak to, ale ty nie śpisz po nocach, dłubiesz, kombinujesz, a może nie kombinujesz, tylko eksperymentujesz, jak to wolisz słowo używać, i wymyślasz cudowne spławiki. Powiedz mi, co jeszcze można wymyślić? Na pewno dużo, ale bez testowania na wodzie, na łowisku i tak nie przyniesie to efektu. Teraz widzę rzeczne spławiki, które no, dzieci się chyba oblizują, że to jakieś lizaki. No tak, to jest bardzo cienki spławik na rzekę, na tyczkę ze skróconym zestawem, z przytrzymaniem. Minimalny opór daje, bo grubość jego widać. To jest żyletka. No żyletka, nie? A dla porównania to jest 25 gram i tu mamy też 25 gram, ten z tych wcześniejszych spławików. Ale grubość tego jest taka. Czyli, a grubość tego taka. Czyli tak, no to są czyli to... Mniej, dużo mniejszy opór daje. Zgadza się, ale to są wszystko spławiki rzeczne i dla wyczynowców, czyli może dla wędkarzy, którzy uwielbiają łowić na skrócony na zestaw, na tyczkę. Czyli na tą wędkę bez przelotek, bardzo długą, 10 i więcej metrów. Natomiast rzekę zostawimy teraz w spokoju, bo widzimy też i spławiki. Ty mi mówiłeś, że i na to można karpia łowić, tak? Tak, no na wędkę właśnie z kołowrotkiem można założyć ten spławik, a z tego powodu, że on jest bardzo mocny, wytrzymały. Karp ma niesamowite odejście i potrafi nawet i połamać spławik. Zgadza się, bo wchodzi w szuwary, wchodzi w ciamary i tam robi zamieszanie. A tu oczko żyłka wyrywa. Żyłka idzie przez koszulkę. Następna nowość. Właśnie, bo kiedyś to było tak, że zakładaliśmy koszulki na kilu i było jedno oczko, nie? No tak. I wtedy wyrywała ryba z tego oczka żyłkę. Tutaj też zakładamy koszulki na kil, ale żyłka idzie przez to jest wzmocnione. W środku, w korpusie. To już jest wzmocnione. A tu jest taki właśnie typowy na tyczkę karpiowy, bo coraz częściej wędkarze tyczką zaczynają łowić karpie. Więc też musi być bardzo mocny spławik. I ten spławik ma włókno szklane, przebite przez cały korpus. To jest jednolite włókno. Wychodzi 1,5 cm u góry i naklejona jest rurkowa antenka. Rurkowa, wyporna, żeby utrzymała kukurydzę, pelet, kulkę być może. Ale też dużo wędkarzy... O, tutaj jeszcze mam nowości. O, spławiki, które by wydawało się, że są odwrotnie założone. No to są... Nie? Zobacz. To jak są to... jeziorowe spławiki. Jak ciekawie to wygląda. Typowo wycinowe, bo to jest z bardzo delikatną anteną. No ale tak. Ktoś niezorientowany by mógł powiedzieć... Metal. No ale i tak ten spławik ma wyglądać. A no nie. Nie, że tutaj wchodzi do wody. A to jest akurat odwrotna konstrukcja. Wtedy jeżeli mamy spora czułość jest tu u góry. No i o to chodzi. O to chodzi, żeby rybki... I mamy w różnych gramaturach. Proszę zobaczyć tutaj. Tak, to jest od 0,2 grama. To jest niesamowite. To jest taki... No to nie wiem, no takie ciężarki to prawie, że krętliczek czy coś tam już wystarczy. No tak. Nie zawsze musimy ciężarków używać. Dobrze, mamy tutaj jakby taki podstawowy zestaw nowości, ale wędkarze też i łowią na odległościówce, na waglery, tak zwane spławiki, które no co, albo przelotowo instalujemy, albo na stałe, ale waglery, typowe waglery, pokażmy.